No, drodzy widzowie, zaszła ogromna zmiana na czeskomie, ponieważ z pierwszego miejsca w szachach blicowych zleciał hikaru Nakamura, Wyprzedził go oczywiście Magnus Carlsen wbijając ranki ranking 3204. A wy macie problem, żeby wbić 2000. W jaki sposób tego dokonał? A klepnął sobie taki rekreacyjny. 57-partiowy meczyk z arcymistrzem z miejsca 26. Bigfish 1997, czyli arcymistrz Fiedosejew. Tak jak widzicie, ogolił tutaj go z rankingu i w ten sposób wbił się na pierwszą lokatę. A w tym nagraniu pokażę wam kilka partii z tego meczu, bo w niektórych Karlsen naprawdę pokazał klasę. Na przystawkę 19-ruchowa partia, w której Karlsen wykręcił 94,1% dokładności, a nie jest to największa dokładność, jaką wykazał się w tym meczu. Poszło C4E5G3, więc hiper, ultra, turbo przyspieszony smok, bo przyspieszony smok i to jeszcze białymi. Skoczek C6, goniec G2, więc to mi się oczywiście już podoba. Big Fish Fiedosejew nie zdecydował się pójść w wariant otwarty, zagrał G6, raczej na spokojnie. Carlsen e4 to oczywiście sprawia, że osłabia tutaj swój punkt d4, ale z drugiej strony bierze pod solidną kontrolę punkt d5. W partii d6 rozwój skoczek h6, więc czarny zostawia, zostawia sobie taką furteczkę, żeby zagrać f5, bo biały przygotowuje się oczywiście do zagrania f4 z uwagi na to, że centrum jest zablokowane. Ale Carlsen tutaj zmienia podejście. h4 pełna agresja ponieważ czarny nie ma teraz możliwości zablokowania tej ekspansji na skrzydle królewskim. Partii poszła w ogóle Roszada, D3. Carlsen jeszcze się nie śpieszy z ruchem H5. Czarny zagrał F5. No to teraz goniec wjechał na G5 i to H5 za chwilę nastąpi. F5 zdaje się, że jednak jest przedwczesnym podejściem. Jak tutaj lepiej było do tematu podejść? Tak klasycznie, skoczek D4. Można zagrać C6, żeby zabezpieczyć punkt D5. Może później A6 przygotować B5 jakieś wieża wieża B8, no jednak biorąc pod uwagę, że biały chce atakować na królewskim to granie F5 skutkuje tym, że to skrzydło królewskie się osłabia no a przecież tutaj Carson ma atakować więc no brzmi jak dosyć nietrafiony plan. I w partii poszło właśnie goniec G5 Hetman sobie uciekł, no i teraz skoczek jeszcze został tutaj wrzucony do akcji, no to Fiedosejew stwierdził, że dobrze byłoby tego delikwenta się pozbyć więc chce tutaj zagrać C6 no to nastąpiło H5, skoczek tutaj podszedł do, do pomocy, a Carlsen się nie przejmuje. Hetman jeszcze wkracza do akcji. Zauważcie, że po wybiciu, no ten punkt G6 będzie naprawdę ekstremalnie słaby. Eee, I właśnie w tym momencie Fiedosejew się zorientował, że no tutaj jest kłopot, w związku z tym zagrał GBH, a to Carlsen wjechał tutaj wierzą. Wjechał skoczkiem na E7. Król wybrał się na wycieczkę. Pójście królem na H8. To nawet po prostu można wybić. Jak wieża odbije, wybić na H6. Biały bezpiecznie schowa króla na B1. Wrzuci wieżę na linię H. A przede wszystkim goniec też się tutaj za chwilkę zaktywizuje. Więc w tym przypadku no wieża nie jest w stanie konkurować z dwiema lekkimi figurami. Więc w króle królew 7, ale to niewiele zmienia, bo poszło Właściwie dokładnie to samo, król się wrócił, no i tutaj pogoniec H3, Fiedosejew się poddał. Więc tak jak widzicie, no Carlsen brutalny szachista. Kiedy wam się ostatnio zdarzyło ograć arcymistrza 2.700+, plus w 19 posunieć? I najlepsze jest to, że Fiedosejew popełnił tutaj jeden błąd. To F5 było błędem, zły pomysł w debiucie i jak Carlsen tam wjechał na skrzydle królewskim to z Fiedosejewa po prostu nie było co zbierać i to jest właśnie ta trudność grania z Carlsenem, że popełnisz jeden błąd i już cię nie ma. Kolejna partia to 30-ruchowe zwycięstwo Carlsena, gdzie wykręcił 98,1% dokładności na dystansie 30 ruchów. Więc poszło D4, skoczek F6, C4, E6, więc mamy obronę Nimcowicza. A3 to jest liczona jako spoko wariant, choć trochę podejrzany. No, biały tutaj musi grać naprawdę precyzyjnie. Jest to dosyć ryzykowny. W partii skoczek C6, F3, więc Carlsen natychmiastowo chce tutaj zdominować centrum, a przeciwnik za to natychmiastowo chce wykorzystać jego słabość, czyli tego pionka C4. W związku z tym od razu zostało zagrane skoczek A5. No to Carlsen E4 zajmuje centrum przy okazji piona na C 4 teraz sobie obronił. Czarny b6 jest to mega złośliwe podejście, ponieważ goniec będzie chciał wejść na a6, później roszatka, skoczek e8, skoczek d6 i tego pionka c4 już nie będzie jak bronić, więc bardzo często w tej strukturze plan białego jest taki, żeby się rozpędzić na królewskim, a tego pionka c4 biały po prostu odpuszcza, jego, jego nie broni. I w partii goniec g5 no to h6, ten goniec został pogoniony i goniec a6 na Nastąpiło, ale teraz za to Carlsen rozkręca się na królewskim E5, więc jedyne, żeby nie stracić figury G5, goniec uciekł, skoczek musiał się cofnąć i teraz tego pionka C4 oczywiście Carlsen nie broni, tylko H4, atak na królewskim. Więc goniec tutaj wybił, nastąpiły wymiany, jest pionek w plecy, ale za to są fajne perspektywy do ataku na Królewski. Skoczek został obroniony. Carlsen zbił w przelocie, skoczek odbił i teraz D5. Mega fajny ruch, bo król czarnego jest oczywiście w centrum, więc dobrze by było to centrum otworzyć, a biały ma do dyspozycji taki szalony ruch jak długa roszada, więc on szybko może ewakuować króla, a też tutaj na tę wieżę już zaczyna zerkać. I w partii zdaje się, że czarny albo albumisk, Kliknął, albo też po prostu wybrał głupi plan. Wydaje mi się, że raczej to drugie, bo co tutaj należało zrobić. Najlepszym podejściem jest wybicie na H4 z ideą taką, żeby po wybiciu tutaj odbić, bo jak biały połasi się na pionka, to hetman E7 i jak wymienią się hetmany, końcówka powinna być w równowadze. Można też hetman E7, żeby tutaj najzwyczajniej. W świecie zabezpieczyć, a po biciu na G5 wybicie na D5. Czarny zdecydowanie chce tutaj wymienić Hetmany, żeby jego król był bezpieczny. Natomiast w partii poszło to E5 bicie i teraz Hetman E7, co też ma sporo sensu. No bo przecież po wybiciu skoczek tutaj wkracza do akcji i będzie chciał tego pionka D5 zabrać. No tylko problemem jest to związanie po linii H, więc jej. ABI G5 i tutaj jedyna szansa to było zagranie H5 i jeszcze jako tako po japońsku się ta pozycja czarnego trzyma, ale w partii poszło skoczek D5 i tutaj Carson przyfasolił właśnie długą Roszadą. No i teraz goniec D4 i okazuje się, że ten pionek jest nie do zatrzymania. W partii F6, ale teraz taktyka H7 wieża musi pójść na H8, wybicie, odbicie, wybicie. No i tutaj się. Pozycja przeciwnikowi posypała, no i taką końcówkę z dwoma pionami więcej oczywiście gładko Carlsen zrealizował, i tam po, po paru ruchach już czarny się poddał. Więc zobaczcie, że kolejne bardzo ciekawe zwycięstwo, no z pełną agresją w debiucie, Carlsen ruszył do akcji i tutaj w szesnastym posunięciu czarny popełnił niedokładność i jak Carlsen złapał, to już po prostu nie wypuścił. Też muszę powiedzieć, że zawsze jestem pod wrażeniem, z jaką łatwością Carlsen manewruje swoimi, swoimi figurami. Jak się tak patrzy na jego pozycję, to wydaje się, że on oczywiste ruchy gra. Ale później, żeby samemu coś takiego wymyśleć, to nie jest to takie hopsiub. Więc zobaczcie: poszła tutaj Hiszpanka, nastąpiło wybicie na c więc bardzo znany wariant, gdzie tutaj delikatnie jest popsuta struktura pionowa czarnego, ale czarny posiada parę gońców. No i teraz Roszatka skoczek b6 biały odrzuca propozycję wymiany karsen e, też rozruszuje kończy rozwój hetman e i teraz no, jest taka zwykła pozycja nie e, Czarny porozwijał wszystkie swoje figury, yy, biały nie ma jakiejś słabości. No, ciężko tutaj czarnymi wskazać, co właściwie robić dalej, nie? bo niby jest wszystko w porządku, no, ale nie widać, gdzie y, można by się y, przebijać. Więc co robi Carlsen? On jest właśnie bogiem takich delikatnych poprawek czyli w pozycjach, gdzie normalni szachiści się głowią, to on robi takie ciutkę y, popraweczki, które ciutkę poprawiają jego pozycję. No i teraz co tutaj następuje? A5. Niby nic ale jednak coś, no bo dopcha tego pionka do A3, już w końcówce może jakieś przełomy będą pionowe, może jakieś słabości się pojawią tutaj na skrzydle hetmańskim, więc właśnie dopchał tego pionka do A4. I teraz stało się jasne, że biały jest gotowy, żeby pchać tutaj G4 oraz G5. I w ten sposób będzie się tutaj e, rozpędzał na skrzydle królewskim. Więc Karsten odpowiednio też pod to reaguje. Hetman d7. I teraz g4 niezbyt, no bo będzie wybicie na e3, wybicie na g4. Więc jeszcze Fiedosejew skoczkiem odchodzi. No to Karsten podciąga swoje figury pod skrzydło królewskie, żeby się tutaj bronić, a też być może skontrować. I w partii wieża g3, no to Karsten zablokował i pakuje swojego skoczka na f4 bardzo ładny manewr. I w partii skoczek G2, no to Carson rzeczywiście się tutaj zaktywizował. Hetman F3 i teraz kiedy jego figury już nieźle działają na tym królewskim, no to czas pionami uderzyć. No i teraz h zostało wrzucone. Przeciwnik wybił, Wybicie na F5, króle w 7 jest, y, jest opcja, żeby atakować po linii H, no to grzech nie skorzystać. Biały tutaj kontynuuje rozwój, Karlsen nie wymienia. Nastąpiło H4, y, no i teraz wieża H8, wybicie na H5, wieża z A na H8 i Fiedosejew się poddał. No, nie ma dobrej obrony przed y, wjazdem na H1. No i teraz jest pytanie, no co ten Fiedosejew tutaj odwalił? No gdzie on popełnił błąd, że został w ten sposób rozjechany? No i zdaje się, że e, główny błąd został popełniony w tym momencie. E, Fiedosejew powinien zagrać tak. Szach i teraz jak król G7 to skoczek z E na F5. Po co? Żeby zablokować ruch H5. Okazuje się, że jak już czarny do tego H5 dojdzie, no to podważy pozycję białego po tej stronie szachownicy na królewskim i już wtedy nie ma co zbierć. A już takim ostatnim gwoździem do trubny, no to tutaj było to H4 oczywiście, bo jeszcze dodatkowo Fiedosejew się osłabił, jeszcze jakieś szanse na sukces dawała kontra w centrum D4, choć i tak tutaj pozycja czarnego jest lepsza. Więc Naprawdę brutalny styl Carlsena. Takie proste, logiczne ruchy, ale jak tylko pojawi się jakaś okazja, żeby wbić szpilę przeciwnikowi, no to od razu tę okazję wykorzystuje. Na pewno też się zastanawiacie, skąd Carlsen na Czeskomie, bo raczej rzadko tutaj grywał. No więc przeczytam wam notatkę informacyjną. Czeskom składa ofertę firmie Play Magnus Group. Z radością informujemy, że firma Play Magnus Group otrzymała od nas ofertę dotyczącą połączenia się z Czeską. Magnus Carlsen i zarząd firmy Play Magnus z entuzjazmem przyjęli naszą propozycję. Spodziewamy się, że cały proces potrwa od 6 do 8 tygodni. Do tego czasu Czeską i Play Magnus pozostaną niezależnymi firmami. Zarówno Czeskom, jak i Play Magnus są podekscytowane perspektywą współpracy w celu rozwoju gry w szachy i zapewnienia fanom i graczom na całym świecie jeszcze bardziej niesamowitych wrażeń. Gdy wszystko zostanie sfinalizowane, z przyjemnością podzielimy się z całą społecznością naszymi planami odnośnie tego, w jaki sposób będziemy współpracować, aby zapewnić miłośnikom szachów niesamowite doświadczenia i stworzyć więcej możliwości twórcom. Teraz jest najlepszy czas dla miłośników szachów, a my jesteśmy przekonani, że przyszłość królewskiej gry będzie jeszcze lepsza. To wyjątkowy czas dla szachów. Nigdy wcześniej nie było tak wielu osób grających i oglądających Szachy. Rozgrywki takie jak Pokchamps, e, Speed Chess Championship czy Champions Chess Tour na zawsze zmieniły królewską grę. Wierzymy, że dzięki naszym wspólnym staraniom e, szachy mają szansę wz wznieść się na nowe wyżyny, a my chcemy tę szansę wykorzystać. Daniel Ręcz, dyrektor do spraw szachów na czesku. Rozmowy o możliwych rozwiązaniach na przyszłość były dla nas bardzo pozytywnym doświadczeniem i jestem bardzo podekscytowany tym, że mogę być częścią tego projektu. Bardzo się cieszę, że ponownie będę mógł zagrać w rozgrywkach z Pictures Championship. Mam tam pewne rachunki do wyrównania. Magnus Carlsen, mistrz świata w szachach. Jeszcze mistrz świata w szachach. Czeskom to wiodący serwis szachowy, którego społeczność liczy ponad 90 milionów członków na całym świecie i na którym codziennie rozgrywanych jest ponad 10 milionów partii. Firma została założona w 2007 roku i obecnie zatrudnia ponad 400 zdalnych pracowników, których celem jest rozwój szachów na całym świecie. Firma Play Magnus Group została założona w 2013 roku, a jej głównym celem jest to, aby dzięki szachom świat stawał się coraz mądrzejszy. Miejscem. Play Magnus Group jest też, jest też pomysłodawcą i organizatorem popularnego cyklu turniejów Champions Chess Tour oraz dostawcą szeregu y, szachowych produktów rozrywkowych i edukacyjnych. Także, żebyście wiedzieli, co tam się w, światowym, w światowych szachach dzieje. Więc, jeżeli podobało ci się to nagranie, to zostaw komentarz Magnus Cox i widzimy się w kolejnych produkcjach. Także, dzięki za uwagę i pa pa widzowie.